Cześć, tu Maciek z kanału Moto Wszystko. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co ubezpieczyć i jak ubezpieczyć, podróżując po Polsce, po Europie czy po świecie. Zapraszam na krótkie intro i potem przechodzimy do właściwego materiału. Większość z nas przy wyjeździe motocyklowym, planując go, zastanawia się, jakie kufry, ile czego mi się zmieści, jaką przeciwdeszczówkę, co zabrać ze sobą, ile wydam pieniędzy na paliwo, gdzie będę spał, gdzie namioty i tak dalej, i tak dalej. Niewiele osób z nas zastanawia się nad konsekwencjami ewentualnego wypadku lub zepsucia się motocykla za granicą. I dzisiejszy odcinek poświęcimy sobie na to, żeby opowiedzieć sobie o tym, w jaki sposób jak możemy ubezpieczyć siebie i swoje zdrowie i jakie mamy możliwości, jeśli chodzi o ubezpieczenie motocykla. Rozpoczniemy oczywiście od rzeczy najtańszych, przechodząc do tych najlepszych i najdroższych. Zaczniemy w takim razie od naszego zdrowia. W momencie, kiedy podróżujemy po Polsce, nie ma większego problemu. Jeżeli jesteśmy osobami, które pracują, mają status osoby bezrobotnej lub w jakikolwiek inny sposób są ubezpieczone w NFZ-cie, wtedy przy okazji wypadku możemy liczyć na pomoc służb medycznych, nie ma żadnego problemu, jeśli będzie jakiś wypadek. Sytuacja komplikuje się nieco, jeśli jedziemy dalej za granicę i jak wtedy ubezpieczyć siebie i swoje zdrowie. No oczywiście najprostszą opcją, która jest bezpłatna, wymaga tylko i wyłącznie zgłoszenia tego w Narodowym Funduszu Zdrowia na stronie nfz.gov.pl, czyli wyrobienie sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, w skrócie EKUS. I jak ta karta działa? Mogłoby się wydawać, że wyrabiając sobie tą kartę, będziemy mogli liczyć na ewentualne zabiegi medyczne czy pomoc doraźną w innych krajach, dokładnie tak samo jak u nas w Polsce. Niestety niedokładnie tak to działa. Nie może na to, co mamy w Polsce bezpłatne, bardzo często w innych krajach będziemy musieli dopłacić jakiś procent. I ubezpieczenie EKUS daje nam możliwość leczenia w taki sam sposób, jak i obywatele kraju, w którym akurat jesteśmy. Czyli jak jesteśmy na przykład we Francji i do wizyty u lekarza musimy jako Francuzi dopłacić nie wiem ileś tam procent, to my Polacy, mając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, również będziemy zobligowani dokładnie do takiego działania. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego działa w krajach Unii Europejskiej i w krajach EFTA. Tutaj wyświetla się Wam lista krajów, w których możemy korzystać z tej karty podczas wyjazdu. Jest mnóstwo sytuacji, w których ta karta nie będzie działać tak, jak Wam się wydaje, że działać powinna. I pierwszą taką sytuacją jest na przykład wypadek gdzieś tam za granicą. Powiedzmy, że jedziecie po pięknych włoskich serpentynach, jakiś mały błąd w pokonywaniu zakrętu, spadliście na dół, przeżyliście. To wyobraźcie sobie, że ta karta nie zapewnia Wam transportu śmigłowca do punktu, do szpitala, w którym będziecie mogli zostać poddani zabiegom medycznym, żeby przywrócić Was do stanu używalności po takim wypadku. Za to będziecie musieli zapłacić z własnej kieszeni. To ubezpieczenie nie pokrywa również zaplanowanych zabiegów, czyli nie możecie zaplanować sobie zabiegu i pojechać do kraju, w którym chcecie go wykonać. Nie otrzymacie pomocy również w każdej placówce, a także nie zostaną wykonane zabiegi, które bezpośrednio nie ratują życia. Czyli z małymi kwestiami będziecie musieli po prostu dopłacić. Nieco inaczej sytuacja ma się z COVID-em. Jeżeli zachorujecie gdzieś za granicą, to macie możliwość 100% odpłatności dzięki takiemu ubezpieczeniu. Karta EKUS nie pokrywa również kosztów powrotu do domu, kosztów przywiezienia ciała do domu oraz wszystkich sytuacji wyjątkowych, które dzieją się na przykład w górach, które zresztą często są naszym celem. Następną możliwością, z której możemy skorzystać, jest polisa turystyczna. Od 50 do 200 zł, nazwijmy to. I taka polisa daje jakieś minimalne bezpieczeństwo
podczas jakiegoś wypadku nie będziemy musieli dopłacać do tych usług, o których mówiłem wcześniej. Wadami tych polis jest to, że one są na bardzo małą sumę ubezpieczenia. Teoretycznie mała kwota 70, 80 czy tam 200 zł wydana na takie ubezpieczenie turystyczne na kilka dni, no nie zabezpieczy nam w pełni takich sytuacji jak gdzieś wypadki w górach i inne podobne kwestie. Sam wylot śmigłowca we Włoszech no, kosztuje kilka tysięcy euro, a takie polisy zazwyczaj do kilkudziesięciu tysięcy złotych obejmują zwrot kosztów leczenia. Więc w przypadku takich sytuacji ta polisa turystyczna no, niespecjalnie zda egzamin. A biorąc pod uwagę to, w jakie miejsce jedziemy, czyli góry, wycieczki, zakręty, no różne rzeczy mogą się wydarzyć, dlatego warto przemyśleć zakup czegoś, co pozwoli nam czuć się bezpiecznie i komfortowo na takim wyjeździe. Dobra, omówiliśmy sobie opcję najtańszą, pośrednią, to teraz przejdziemy do najlepszej opcji, którą udało mi się znaleźć przeszukując internet. Są takie ubezpieczenia, pakiety medyczne, które nabywając i płacąc abonament, trochę tak jak prywatne ubezpieczenia medyczne, są nam w stanie zapewnić opiekę w każdym zakątku świata. Fajną ofertę, którą udało mi się znaleźć, proponuje firma Medisky. Mając takie ubezpieczenie medyczne, jesteście w stanie wykonać badania na drugim końcu świata. Jesteście w stanie wybrać szpital, w którym będziecie hospitalizowani po takim wypadku i wyobraźcie sobie, że jadąc gdzieś nad tą już wcześniej wspomnianą przepaścią, nawet jeżeli stanie wam się krzywda, ale przeżyjecie ten upadek, no to wtedy w pełni to ubezpieczenie wam to pokryje. Nawet do 2 milionów euro. Także no, jest to chyba Ferrari wśród ubezpieczeń i jeżeli uprawiacie sport, nawet nie ekstremalny, tylko po prostu mając 35, 40, 45 lat, nie wiem, uprawiacie sport, jeździcie gdzieś dalej na motocyklu, czy chociażby, nie wiem, gracie w piłkę nożną, to myślę, że warto ubezpieczyć się, korzystając z tej opcji. Nie widzicie tego, bo stoję za motocyklem, natomiast tydzień temu zerwałem więzadło krzyżowe w kolanie i gdybym miał takie ubezpieczenie, to teraz bez żadnego problemu mógłbym już zostać zoperowany w klinice sportowej, no i mógłbym zacząć szybko wracać do zdrowia. Co ciekawe, samo ubezpieczenie daje również możliwość refundowania rehabilitacji. Myślę, że jest to świetna opcja dla osób, które są aktywne, uprawiają sport, grają w tenisa, grają w piłkę nożną, jeżdżą motocyklem po Polsce i po świecie, dlatego że no, nie musimy martwić się wszelkiego rodzaju, nie wiem, upadkami, jakimiś nagłymi zdarzeniami, które będą wymagały interwencji służb medycznych. Zachęcam was do tego, żeby sprawdzić samo ubezpieczenie. Tutaj na górze po prawej stronie znajdziecie link. Znajdziecie go również w opisie filmu. Umieszczę tam też innych kilka ciekawych linków, które pozwolą wam w szybki sposób zamówić sobie kartę EKUS. Przerobiliśmy nasze zdrowie pod każdym kątem, więc teraz zajmiemy się motocyklem. Ubezpieczenie OC ominiemy, dlatego że ono jest obowiązkowe. I zajmiemy się asystansem, holowaniem i tym, co mamy dostępne na rynku. Najtańsza opcja, jaką udało mi się znaleźć, wahała się w okolicach 150 zł, więc jest to dokładnie tyle, ile wynosi OC w moim przypadku i w przypadku tego motocykla. W takim ubezpieczeniu mamy holowanie motocykla do 250 km. No i to w zasadzie tyle, prawda? Więc będąc gdzieś za granicą, w miejscu, w którym zepsuje nam się motocykl, możemy wezwać taki asystans, który odholuje nam go do 250 km od miejsca, w którym on się zepsuł. Są opcje pośrednie, gdzie mamy 500 czy 1000 km, wtedy one są już dużo droższe i czasami niedostępne z poziomu zakupu jednorazowego, kilkudniowego wyjazdu. Dlatego bardzo istotną kwestią jest to, żeby planując taki wyjazd już dużo wcześniej, jak kupujecie OC, żeby razem w pakiecie kupić AC i Assistance. Dlatego, że wtedy zapłacicie dokładnie tyle samo, czyli te 200-300 zł,
A będziecie mieli na cały rok, a nie na jeden wyjazd. Ja zrobiłem tak dwa razy w jednym roku, czyli wyjeżdżając za granicę kupiłem to dwa razy, więc zapłaciłem w okolicach 4-5 stów za sam assistance. Więc warto to zrobić od razu przy kupowaniu OC, jeżeli planujecie jeździć gdzieś dalej niż tylko po Polsce. Najlepszy assistance, jaki znalazłem, to było holowanie 1500 km po całej Europie, czyli z miejsca, w którym zepsuje Wam się motocykl, do miejsca, w którym, nie wiem, chcecie go albo naprawić, albo, nie wiem, może to być Wasz dom, chociaż biorąc pod uwagę dystans, gdzieś tam za granicę chcecie pojechać, to 1500 km w zasadzie w każdym kraju naszym sąsiedzkim to będzie już wszystko. Takie ubezpieczenie kosztuje 300-400 zł jednorazowo. No i oczywiście zachęcam Was do tego, żeby przy kupnie OC od razu zwrócić na to uwagę. I uwaga, to OC, które jest najtańsze, zazwyczaj opcja tego asystansa i autokasko jest zdecydowanie gorsza, dlatego zachęcam przy wyborze takiego ubezpieczenia, żeby zwracać głównie uwagę na asystans i autokasko, dlatego że to, co mamy w OC, wszędzie jest bardzo podobne i kosztuje mniej więcej tyle samo. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał. Jeżeli Wam się podobał, był przydatny, to dajcie lewą łapę w górę, subskrybujcie, komentujcie, no i oczywiście dajcie znać w komentarzach, z jakich opcji Wy korzystacie podczas przejazdów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przypominam Wam również o opcji ubezpieczenia siebie i swojego zdrowia w MediSky. Link znajdziecie tutaj, po prawej stronie na górze i w opisie filmu. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz, że byliście ze mną. Pamiętajcie jeszcze o nowych filmach, szczególnie o wyjeździe do Austrii, wyjeździe po Polsce i wyjeździe do Rumunii. Do zobaczenia w następnym materiale. Dzięki.